Dobry wieczór. No, na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku, z postawy zespołu, szczególnie druga połowa, myślę, mogła się podobać. Pokazaliśmy bardzo dobrą grę, nie umniejszając oczywiście drużynie Legii, która też ma swój potencjał, swoje umiejętności. Nie był to łatwy mecz dla nas, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie dużo było taktyki, dużo było takiej gry zachowawczej, aby nie popełnić błędu, który mógł zadecydować o tym, że mecz dla którejś z drużyn się otworzy. No, druga połowa po zdobyciu bramki pokazała, że ta bramka nas też pchnęła do przodu. Graliśmy pomysłowo. Oczywiście Legia też miała swoją sytuację, ale myślę, że ten wynik jest dla nas bardzo dobry. Pogratulowałem drużynie postawy. No i bardzo cieszymy się, szczególnie, że przed tą przerwą udało nam się wygrać z wicemistrzem Polski. Jesteśmy w pierwszej ósemce, panie redaktorze. Tak? No. A ja mówię, że ważne są punkty. Tak jak powiedział Piotrek Parzyszek w wywiadzie po meczu, że nagrody rozdaje się w maju. Nagrody rozdaje się w maju i my pracujemy cierpliwie, robimy swoje i myślę, że te efekty wcześniej czy później są i będą widoczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz czas na Państwa pytania do trenera. Proszę. Dobry wieczór, to nasz Paweł Zwiążkowski, serwis kibiców. Ja mam pytanie, czy zgodzi się Pan z taką tezą, że kluczową decyzją dla przebiegu tego meczu była ta o podejściu wyższym pressingiem, o zaatakowaniu Legii od początku drugiej połowy, nieco wyżej? Powiem Panu, takich założeń nie było. No, wie Pan, ja mówiłem, że my musimy grać kompaktowo, natomiast są momenty, że trzeba pójść wysokim pressingiem. Bo ciężko jest rozegrać całe spotkanie wysokim pressingiem. Oczywiście to był jeden z elementów, który wyszedł, tak, który miał wpływ, ale nie myślę, że gdybyśmy cały czas grali wysokim pressingiem, to dalibyśmy sobie radę z Legią. Tym bardziej, że Legia ma szybkich, dobrze panujących nad piłką zawodników i gra wysokim pressingiem wymaga przede wszystkim też zawodników o zbliżonych parametrach, a w szczególności obrońców, którzy wygrywają większość pojedynków 1 na 1. Odpowiedziałem? Dziękuję. Ja mam pytanie o Tomka Jadłowca, bo w umowach wypożyczenia zdarzają się takie często klauzule, że nie może grać. Natomiast w umowie kupna sprzedaży zawodnika, no ja sobie nie przypominam, żeby nie mógł zawodnik wystąpić przeciwko klubowi, z którego został zakupiony. Pan jako trener się z tym spotkał? W życiu, natomiast myślę, że więcej na ten temat odpowiedziałby Panu Pan Rzecznik, ewentualnie Pan Dyrektor Sportowy, bo oni uczestniczyli w rozmowach, w negocjacjach. Dla mnie to też jest co najmniej dziwna sytuacja, tak? Tak, bo mi wystarczy. Tak.